Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Słubickie Łąki, 2 stycznia 2012. Dzisiaj kilka słów na temat pokonania mentalnych granic. Pokonać mentalne granice, jakżeż to ważne, jakże to istotne, jak niesamowicie priorytetowe wręcz w tym wszystkim, co robimy, zdanie sobie z tego sprawy, dotarcie do tego punktu, zrozumienie go, że trzeba pokonać pewne mentalne granice. Granice myślenia o sukcesie, najpierw myślenia o sobie oczywiście, o otoczeniu, o sukcesie, o możliwościach. Pokonać mentalne granice. Ostatnich kilka dni mówiłem dosyć dużo na temat planowania, na temat kalendarza, na temat tego, jak to wszystko jest ogromnie ważne. Jest ogromnie ważne, jest ogromnie ważne, bez wątpienia jest ogromnie ważne, ale tylko wówczas będzie miało dla nas sens. Tylko wówczas w naszym życiu coś zmieni, poprawi, jeśli nasz poziom gotowości będzie odpowiedni. Będzie odpowiedni do pokonania mentalnych granic. Pewnych granic, które ustawiają nam koło naszego komfortu, które ustawiają nam, co nam się wydaje, że nam wypada, a już później co nie wypada robić, prawda? Które ustawiają nam całe nasze działanie, nasze akcje, ustawiają granice tej akcji, ustawiają to wszystko w taki sposób, żebyśmy nie daj Boże nie wyszli w strefę nieznaną, jakąś niekomfortową, bo nam się tak wydaje, że będzie, choć zawsze marzymy o tej strefie, marzymy o tym i wierzymy, że zawsze gdzieś jest lepiej, gdzieś jest inaczej i że w naszych marzeniach będzie pięknie i wspaniale. Pokonać mentalną granicę. Bardzo ważna sprawa, żeby ją pokonać. I tak jak tutaj, na Odrze, w Słubicach, jest słup graniczny. Słup graniczny, który właściwie dzieli dwa kraje. Z jednej strony można powiedzieć, że już w tym unijnym jakimś krajobrazie, niby tylko symboliczny, ale w rzeczy samej wcale nie symboliczny. Na pewno zawsze dzieli i zawsze będzie dzielił różne kultury, różne spojrzenia, różne wartości, różne systemy i tak dalej. Ale tak jak ten słup graniczny tutaj, tak często w naszej mentalności mamy takie słupy mentalne własne, prawda? Takie słupy, które w jakiś tam sposób jakby blokują nam możliwość przejścia dalej. Myślimy, że gdzie indziej jest lepiej, jest fajnie, że gdzie indziej jest cudownie i w ogóle jest rewelacja, a u nas w sumie jest tak kiepsko, bo to, tamto, siamto. Ale nie zdajemy sobie sprawy, że kiedy pokonamy tą granicę, kiedy znajdziemy się gdzie indziej, to przecież wieziemy tam samego siebie. Wieziemy tam swoją mentalność, wieziemy tam swoje nastawienie, wieziemy tam swój zapał, podejście, wieziemy tam swoje umiejętności. Wszystko. Wszystko tam wieziemy. Dlatego tak ważne jest, żeby robić wszystko, aby pokonywać te własne mentalne granice wizerunku własnego, własnego spojrzenia na oprócz siebie, na ludzi wokół, spojrzenia na sukces, na możliwości, na szanse. Pokonywać te mentalne granice. Jakże to ogromnie ważne. Tyle na dzisiaj. Lecę dalej na Kikowy Szlak. Do zobaczenia jutro. Hej!